sous les mots les noms de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sous les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc być dzisiaj tu w Pszczynie, w towarzystwie pana Stanisława Pierreta, dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce, by zaznaczyć zainteresowanie ambasady Francji francuskojęzycznym projektem językowym waszych szkół. Umowa, którą dziś państwo podpiszą, jest ważna. Instytut Francuski w Polsce, Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur, Urzędy Miast Pszczyna i Suszec oraz obecni tu przedstawiciele szkół podejmują dziś zobowiązania na rzecz przyszłości swych uczniów i promocji nauczania języka francuskiego na dobrym, na najlepszym poziomie. Angażując się w uzyskanie dyplomu potwierdzającego odpowiednią znajomość języka francuskiego o nazwie DELF, uznawanego na całym świecie.